Firma Gyres, jej doskonale znana polskim, ale nie tylko polskim karpiarzom, bo to firma angielska, która jest popularna w całej Europie. Mam przed sobą cztery wędziska, każde inne. Znaczy w pewnym sensie każde inne. Pochodzące z dwóch serii. Pierwsza seria Kontakt. To jest podstawowa, budżetowa seria Gyres. I dwie takie wędki mam tutaj przy sobie. Pierwsza wędka o długości 3,60-3,5 funta, więc naprawdę bardzo mocna. Ale to jest wędka adresowana dla tych, którzy nie przepadają z różnych względów za karpiówkami dwuczęściowymi. Być może w transporcie mają kłopoty. Więc to jest wędzisko trzyczęściowe. Dzisiaj równie często spotykane jak kiedyś. Chociaż może wśród karpiarzy tak dobrych opinii nie mają, ale zupełnie niepotrzebnie, dlatego że walory użytkowe trzyczęściowych karpiówek przy dzisiejszych technologii naprawdę niczym nie ustępują karpiówkom dwuczęściowym. A na pewno w transporcie są to wędziska o wiele łatwiejsze. Podstawowa wersja z pierwszą przelotką 50 mm. Myślę, że bardzo uniwersalny kij. Druga wersja tej wędki to jest kontakt o długości 3 metrów. A więc to, co w ostatnich latach stało się niezwykle popularne, czyli kije predysponowane do łowienia z łodzi, do wywózki, do holu ze środka pływającego. 3 metry, idealna długość właśnie do łowienia, na przykład z pontonu, dużo bardziej poręczna wędka. To jest 3-funtowy kontakt, który ma akcję paraboliczną, taką jaką właśnie powinna mieć tego typu wędka do holu z łodzi. I dwa wędziska z wyższej serii, to jest Skyliner. Na uwagę zwraca przede wszystkim uchwyt kołowrotka, zupełnie inny niż to, co my możemy widzieć w wędziskach karpiowych zazwyczaj. Tym bardziej, że przykręcanie kołowrotka jest od góry, nie ma pokrętła od dołu. Ale myślę, że uchwyt jest bardzo ciekawy, dlatego że pozwala na bardzo takie dobre trzymanie ręki i palców. Ten Skyliner, to wędzisko oferowane jest w dwóch zaledwie krzywych ugięcia, 2,75 i 3 funty. Ten kij jest 3-funtowy. Klasyczne uzbrojenie w 5 przelotek plus szczytowa, średnicy 40 mm. Wędka uniwersalna zarówno do rzutów, jak i do bardzo przyjemnego holu ryby. No i lżejsza odmiana Skylinera z korkową rękojeścią. Są tacy wędkarze, którzy bardzo lubią łowić właśnie na wędki z korkiem. Taki sam system przykręcania kołowrotka od góry. Klips do mocowania, a dalsza część uzbrojenia jest właściwie identyczna, a może trochę inaczej one są lakierowane. Tutaj matowy lakier wzdłuż całego blanku. W tym wędzisku, o którym mówiłem poprzednio, widać matę węglową, widać strukturę maty węglowej, taki marmurek bardzo ciekawy. Wędziska karpiowe Gyres.